witam Cię bardzo serdecznie na zajęciach rewalidacyjnych z bajkoterapii. Dzisiaj zapraszam Cię do wysłuchania bajki Ezopa Garnek żelazny i garnek gliniany. Posłuchaj uważnie. W kuchni przy kominku stały dwa garnki, gliniany i żelazny. Garnek gliniany, stary, pociemniały, był brzuchaty i stateczny. Natomiast garnek żelazny był młody i smukły, prawdziwy zawadiaka. Gliniany garnek stał spokojnie w kącie i nie rzucał się w oczy. Ten drugi zaś wciąż wtykał we wszystko swój żelazny dzióbek i nadstawiał żelaznego ucha na kuchenne plotki. Pewnego razu żelazny garnek postanowił wybrać się w podróż, a że samemu nudno wędrować, zaczął namawiać swego towarzysza na wspólną wyprawę. Nie, nie, bardzo, bardzo Ci dziękuję, ale lepiej zostanę. Takie podróże to nie dla mnie, zbraniał się garnek gliniany. Ty masz twarde boki, poradzisz sobie, a ja? Potknął się na byle co, na kamieniu i już po mnie. Ależ nie lękaj się, mój stary, zawołał garnek żelazny. Przecież ja cię obronię, utoruję ci drogę i osłonię przed ciosami. Przy mnie będziesz bezpieczny. I tak serdecznie go namawiał, że wreszcie gliniany garnek się zgodził. Ale nie uszli daleko, choć żelazny garnek rzeczywiście starał się osłonić przyjaciela i strzec go przed upadkiem. Oba garnki, idąc po nierównej wiejskiej drodze, tak bez przerwy szturchały i obijały się o siebie nawzajem, że na garnku glinianym najpierw pojawiła się jedna ryska, potem druga, aż wreszcie rozpadł się na kawałeczki. I tak garnek żelazny, który miał pomóc garnkowi glinianemu, niechcący go potłukł, a sam bez najmniejszego uszczerbku wrócił do domu. Były to bajki Ezopa, garnek żelazny i garnek gliniany. Czytała Agnieszka Kowalczyk.